Dzień dobry, Aniu. Co dzisiaj nam powiesz optymistycznego? Pogoda wraca, świetna pogoda, to znaczy, moi drodzy, w najbliższym tygodniu nawet 20 stopni. Takie ocieplenie przyjdzie do nas. Ja tutaj w czwartek. Słuchajcie, wróciłam, zagwarantuję wam dobrą prognozę pogody. Dlaczego? Dlatego, że teraz na Śródkan z ogromną prędkością 233 km na godzinę, taka jest siła wiatru, który powoduje duże zamieszanie na tym Atlantyku, ale kiedy dotrze do Europy, szczególnie Europy Zachodniej, on spowoduje silne porywy wiatru i te cieplejsze masy powietrza będą przesuwały się między innymi nad Polskę. I dlatego w środę, w czwartek na naszych termometrach powyżej 20 stopni, ale jest pewne, ale trzeba się spodziewać silniejszych porywów wiatru, na Mazowszu nawet do 60 km na godzinę, na północy Polski powyżej 100 km na godzinę, więc to oznacza, że ta odczuwalna temperatura będzie niższa. No ale nawet jeśli w październiku mamy zawsze 20 stopni, no to ta odczuwalna temperatura to będzie w około 17-18 stopni. Czyli sytuacja będzie zdradliwa jednakowoż, tak? Że jednakowoż, będzie tak. Wysoka temperatura. Ale będzie to z pewnością łatwiejsza sytuacja pogodowa niż teraz, no bo teraz mamy taką typową jesień, prawda? Szaro, buro, ponuro, chłodno i narzekamy, że ta jesień się już zaczęła, więc w środę powyżej 20 stopni i dużo chwil ze słońcem. Przelotne opady też się pojawią, więc trochę taka przeplatanka jesienna, ale to będzie dobry pogodowo tydzień, bo te zmiany większe pogodowe, jeśli chodzi o jesień, przyjdą od piątku. Wtedy faktycznie zrobi się już tak bardziej jesiennie. Ania przygotowana już na tę ładną pogodę, bo ja tu jednak sweter, bo jest mi wiecznie zimno. Czyli sweterów nie chowamy, mimo że będzie w środę ładnie. Bo to jest chwilowe ocieplenie. Musimy się powoli do tego przyzwyczajać. Także, drodzy państwo, tak ta sytuacja będzie wyglądać. Ale co dokładnie na Mazowszu czeka nas w najbliższych godzinach? Zapraszam państwa na szczegóły i nasze mapy. Natomiast w nocy trzeba spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, szczególnie w centrum, na południu oraz na wschodzie. Na naszych termometrach 7-8 stopni, więc to będzie jeszcze rześka noc. A co nas czeka przed południem? Obiecałam państwu stopniową poprawę pogody i tak też będzie. Przed południem spójrzmy, jak ta sytuacja pogodowa będzie wyglądała. No zdecydowanie więcej chwil ze słońcem, w zasadzie przez cały dzień słońce będzie się pojawiać. Ciśnienie natomiast niskie, w południe na warszawskich barometrach jedynie 999 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany z kierunku zachodniego. Natomiast jutro od 13 do 15 stopni najcieplej w Płocku, a w kolejnych dniach systematycznie ta temperatura będzie wzrastać i w środę, w czwartek powyżej 20 stopni, ale to szczegóły w kolejnym wejściu. Do zobaczenia.